Ciężki mecz za nami, ponieważ Dąbrowa to bardzo dobry zespół i zaczęliśmy dobrze to spotkanie, ale ilekroć odskakiwaliśmy na kilka punktów, Dąbrowa Górnicza stawiała obronę strefową, mieliśmy z tym duże problemy. Na szczęście w najbardziej odpowiednim momencie zaczął nasz atak przeciwko zonie funkcjonować tak jak należy i dzięki temu wygraliśmy spotkanie. Witam serdecznie, no dzisiaj niestety nie udało się wygrać z Rosą Radą. Myślę, że jako zespół w moim imieniu i w imieniu chłopaków mogę powiedzieć tylko tyle, że daliśmy z siebie wszystko, może troszkę więcej koncentracji, myślenia o szczegółach, o taktyce w trakcie meczu i ten mecz mógł się troszkę potoczyć inaczej, ale Rosa pokazała, że dlaczego znajduje się na drugim miejscu w lidze i dlaczego ich aspiracją jest gra w finale czy walka o medale, także gratuluję zespołowi z Rosy. A my, cóż, analiza meczu i czekamy na Puchar Polski i mam nadzieję, że zrehabilitujemy się kibicom zwycięstwem ze Słupskiem w czwartek. Dziękuję bardzo.